Okej, witamy w drugiej części po krótkiej przerwie i jedziemy dalej z pytaniami. Tym razem LegendKiller.pl. Jak się zaczęła twoja przygoda z grami? To już mówiłaś, to nie będziemy jeszcze raz tego mówić. Ile lat już grasz w sumie razem od początku? Ile już lat? Wow. Obstawiam, że gdzieś koło 15, może więcej. No, to coś koło 15, no. Coś koło 15 lat. No. To sporo, duża część życia w sumie poszła na gry, no ale ja to lubię na przykład. Znaczy, ja powiem tak, no. Przez to, że grałam, też zdobyłam pracę. Więc jeżeli ktoś do tego jest trochę jeszcze ambitny i chce coś osiągnąć, to myślę, że znajdzie w tej dziedzinie coś dla siebie. Dlaczego akurat wybrałaś Battlefielda do swojej tam kariery, powiedzmy, na YouTubie i do streamów? Czemu Battlefield przykuł twoją uwagę? Ponieważ to był pierwszy tak naprawdę FPS, z którym miałam do czynienia. Więc no, po prostu. Pierwszy FPS, z którym miałam do czynienia i no cóż, jak grałam już Battlefielda Play for Free, to chciałam zobaczyć, jak to jest w trójce. Zresztą widziałam, jak mój chłopak grał. To po prostu zżerała mnie zazdrość wielka, że ja nie mogę grać. I wiedziałam, że kolejną odsłoną FPS-a będzie też dla mnie Battlefield trójka. Czy grałaś w Titanfall? Jeżeli tak, co możesz powiedzieć o tej grze? Titanfall. Grałam w Titanfall i co mogę powiedzieć o tej grze? Dla mnie za bardzo futurystyczna. No nie wiem. Dla mnie skakanie po ścianach jest fajną odskocznią od Battlefielda, ale ja po prostu nie mogę się tam skupić. Ja grałam tam 30 minut i mój mózg jest w ogóle... Nie ogarniam. Za bardzo jest absorbująca dla mnie ta gra. Podczas grania w Battlefielda mogę rozmawiać z ludźmi, mogę patrzeć na komentarze, zerkać. Tutaj nie mam takiej możliwości. Tam się coraz to tak szybko wszystko się dzieje, że nie mam szans w ogóle zwrócić uwagę na moich widzów, co mi tak trochę średnio odpowiada, bo ja lubię sobie porozmawiać. To samo w sumie chyba jest w Call of Duty, prawda, że tam ta akcja jest tak szybka, że nie można się skupić na czacie, tylko trzeba cały czas obserwować, co się dzieje i no. Na tym ekranie, więc jaka jest twoja ulubiona gra? To chyba będzie Battlefield. Gadłem. Trzy. Trójka. Okej, czyli no w sumie trójka według mnie jest... Na pewno jest lepiej zrobiona, jeżeli chodzi o kod sieciowy. Ale niektóre rozwiązania Battlefield 4 mogły być wprowadzone do trójki, nie. No, ja uważasz, ogólnie, że fajne są? Ja ogólnie kiedyś zrobiłam taki właśnie film przy becie Battlefield 4, że tak naprawdę ta czwórka ma fajne rozwiązania i gdyby je wprowadzić do Battlefield 3, to by była mega po prostu gra. To oczywiście lepsze, co nie? Także dla mnie to by było fajne. Czy poznałeś kogoś, z kim grasz osobiście? Miałam bardzo śmieszną historię. Sytuację. Okazało się, że mój widz, który oglądał mnie od dawna, który komentował mnie na YouTubie i który streamowała, znaczy był przy streamowaniu i na streamach, okazało się, że jest moim sąsiadem. To niespodzianka. Także no zaskoczenie, a wszystkiego dowiedziałam się przypadkowo, ponieważ kiedyś właśnie mój kolega, inny kolega, powiedział, słuchaj, wiesz co, bo chyba jakiś tam koleś ma takie samo IP jak twoje, bo sprawdzał jakiegoś typa na stronie takiej, gdzie się sprawdza cheaterów i wyskakują tam też inni, tak jakby inne konta powiązane z IP.
A u mnie w mieście jest to jedno i to samo IP. Przynajmniej połowy miasta ma jedno i to samo IP. Wiem, że to dziwne, ale tak jest. Więc okazało się, że ja patrzę nick. What? Przecież on jest moim widzem. I w ogóle jak to? Odezwałam się do niego, dodałam go do znajomych właśnie na Battlelogu. Odezwałam się do niego, no i zagadałam. No mówię, hej. Mówię, a ty nie jesteś czasem z pip? No, mówi, no tak, a skąd wiesz w ogóle, wow, że do mnie napisałaś? A ja mówię, no tak się zdarzyło, że no, wiem, że jesteś z tej miejscowości, bo masz takie samo IP jak moje. To, wow, to w ogóle, gdzie mieszkasz i tak dalej? Okazało się, słuchajcie, że mieszka ulicę dalej. I w życiu się nie widzieliśmy, w życiu się, nie wiem, jakoś nie poznaliśmy i... A tutaj To taka tak jest niespodzianka. teraz, że ludzie nie wiedzą, kto tak naprawdę mieszka obok nich, prawda? A znają się Tak. w internecie, nie? No, to Takie prawda, czasy prawda. teraz są. Co cię najbardziej denerwuje? To było chyba już. Ale w ludziach, a Ach, ogólnie? ludzie. Ojej, tutaj wejdziemy na tematy polityczne chyba. Tak. Ale krótko skwituję. Wkurza mnie, że niektórych ambicje idą w kierunku takiej totalnej władzy i nie podoba mi się to, że ktoś zaczyna ingerować i włazić komuś do kraju i robić różne rzeczy. Nie podoba mi się, zdecydowanie jestem na nie. Ja wolałabym, żeby... Ja się zastanawiam, co w głowach tych ludzi jest, czym to jest pokierowane, czy naprawdę nie mają robić co w życiu, nie mają problemów, że zaczynają rozkminiać jakieś takie rzeczy. Dla mnie to jest słabe na maksa. Co najbardziej lubisz robić w wolnych chwilach? Najchętniej to nie wychodziłabym z basenu. No. Kobieta ryba. Kobieta ryba. W ogóle jestem spod znaku wodnika, więc to może jakoś Aha. się wiąże. Najchętniej nie wychodziłabym z basenu, ale mam rzadko okazję być z kimś, w sensie iść z kimś na basen, żeby popływać, a sama nie lubię, ja lubię mieć towarzystwo, no i dlatego zbyt często mnie tam nie ma, ale chyba najbardziej, a zaraz później myślę, że oglądanie seriali bardzo polecam, teraz zrobię reklamę serialowi, ale mega polecam serial Wikingowie, jeżeli ktoś lubi ambitniejsze trochę seriale, takie trochę historyczne i oparte troszeczkę na faktach, z aktorami, którzy nie występują w innych filmach, no nie mają jakiejś mega wielkiej kariery, ale naprawdę dają radę i historia jest super, to ja polecam. Także wydaje mi się, że jakieś takie seriale, no. Oglądanie ogólnie też. Streaming na przykład. Czy lubisz sport? No to chyba się wiąże z pływaniem. lubię sport. Myślę, że gdyby nie to, że moją pasją są granie, to wydaje mi się, że zaangażowałabym się właśnie w pływanie. No. A uprawiasz jakieś sporty nie wiem, w szkole, czy siatkówka Bardzo, może, takie rzeczy? tak, ja bardzo lubiłam, w ogóle uwielbiałam, kochałam siatkówkę i lubiłam też koszykówkę, co prawda z moim wzrostem to w ogóle ktoś by powiedział, że dlaczego to co, krasnale grają, ale wbrew pozorom powiedzmy, przechytrzałam ludzi, bo byłam niższa i gdzieś tam się prześlizgnęłam i nawet spoko mi się grało w koszykówkę, ale bardziej siatkówka zdecydowanie zawsze uwielbiałam. Jak tylko słyszałam hasło siatkówka na WF-ie, to w ogóle już się rozgrzewałam i byłam zadowolona mega. No. No, o konsolach to nie. Czy nagracie coś z Przemciem? No to nagrywamy właśnie teraz Legend. Czy sama zaczęłaś nagrywać na YouTube? Czy ktoś ci podsunął taki pomysł? Sama zaczęłam nagrywać. Właściwie to kiedyś miałam klan, byłam liderką klanu, stworzyłam klan i to był klan właśnie, gdzie graliśmy w Need for Speedy.
Ten klan istnieje do tej pory, także trzyma się mocno. Co prawda, ja już nie mam czasu po prostu na bycie i nadzorowanie i kierowanie nim, ale czasami zaglądam właśnie do chłopaków i no, mnóstwo fajnych chwil przeżyłam. I podczas tego, gdy liderowałam, założyłam swój kanał, też o nazwie Setka. No nie wiem, no po prostu tak chciałam założyć, ale to nie było założenie kanału po to, żeby streamować, po to, żeby nagrywać na YouTube, tylko to był kanał po to, żeby wrzucać jakieś tam materiały odnośnie klanu, typu zapowiedź jakiegoś zlotu. Ja sobie lubiłam w programie właśnie i to graficznym, i edytorskim takim do filmu coś kombinować, sklejać i właśnie wrzucałam to na swój kanał. Pierwsze moje filmy to właśnie były takie zwiastuny, powiedzmy, nadchodzących wydarzeń w klanie. Także to były moje pierwsze filmy, a zaczęłam z czasem nagrywać nasze przejazdy w grze bez mikrofonu, a później zdecydowałam się, że spróbuję właśnie nagrać coś z głosem. No i tak to się zaczęło. Battlefield 3 czy 4, w co chętnie grasz? To było trochę już pytanie z tymi powiązane z wcześniejszymi, ale odpowiedź moja jest taka. Bardzo przyzwyczaiłam się już do czwórki i ostatnio wbiłam do trójki i już mi tak dobrze nie szło jak kiedyś. Zupełnie trochę, czy można powiedzieć, że to zupełnie inne gry są pod względem strzelania, więc bardzo przyzwyczaiłam się do trójki, do czwórki, ale nadal uważam, że trójka była mega i najlepsza. Czy jak grasz i ktoś cię denerwuje, na przykład lagi, czy jesteś skłonna do wyzywania kogoś lub też do zrajdżowania? Z tym, że to nie jest na zasadzie wrzucania przekleństw, tylko raczej ty głupku, zejdź mi z drogi. Takie soft No, raczej takie przekleństwa. soft. Ja ogólnie nie przeklinam, staram się nie przeklinać i rzadko mi się zdarza, jak się bardzo zdenerwuję, ale to musi być powód taki poważny, który wpływa powiedzmy na, nie wiem, na coś ważnego dla mnie w życiu, a nie jeżeli chodzi o granie, ale potrafię wyjść z gry, jeżeli widzę, że jest cheater na serwerze i w ogóle z nim nie mam szans, to no, mówię na razie, wychodzę. Zresztą widzowie moi to widzą na streamach, że czasami irytuję się i wychodzę. Nie jest to częste, musi być jakiś poważniejszy powód, żebym tak zrobiła. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie wyzywanie graczy, to na zasadzie tak do siebie raczej, ty głupku, weź mi zejdź z drogi, czemu mnie blokujesz? Ale no, rzadko się to zdarza. X-Wizji, pytanie, czy nagrywasz swoje filmy wzorując się na jakimś innym kanale? Czy styl w ogóle, w jaki nagrywasz filmy? Nie, nigdy się, znaczy nie zastanawiam się nad tym. Nie analizuję w jakikolwiek sposób tego. Mam jakiś pomysł, żeby coś, nie wiem, powiedzieć o czymś, tak jak ostatnio o fajnych broniach. No to wiadomo, że mnóstwo takich filmów na YouTubie się pojawia, jakieś tam poradniki, ale nie wzoruję się na nikim. W sensie, że nie myślę sobie, że a to pokażę najpierw to, a później to, albo powiem o tym, a później o tym. Raczej tak z własnych doświadczeń, które czerpię z gry, opowiadam o tym i robię filmy. Jukens.pl, kto jest twoim guru? Dalaj Ja, Lama. guru? Masz taką osobę, nie wiem, na którejś, no. no ale to też ze wzorem, na który się wzoruje? No taki, może Guru. nie chodzi całkiem Osoba, o która, gry, tylko nie? taki właśnie twój idol, na którym chciałabyś, nie wiem, wzorować się w życiu, czy wiesz, takich. Kurde, nie wiem, nie myślałam, nigdy się nie zastanawiałam nad tym, no. Nie wiem. Na pewno jakieś osoby, jeżeli bym pomyślała, to na pewno byłyby to osoby, które realizują swoje pasje i dążą do celu, no. Na pewno to by taka osoba była. Ale. A czy jest w sumie jedna taka osoba? Nie powiem, żeby to było guru. Ale podziwiam tą osobę i jest to piosenkarka Beyoncé. I ona właśnie, no poza tym, że jest utalentowana moim zdaniem, bo na żywo śpiewa lepiej niż na płycie,
niż w nagraniach płytowych, to poza tym robi dużo, dużo, naprawdę ciężką pracę wykonuje i wystarczy zobaczyć jej koncerty, które każdy jest inny i jej wokal jest trochę inny w tych rzeczach, także nie jest tylko takie, wiecie, na odwal się, ale naprawdę się do tego przykłada, co robi. I no chyba tak, ale to taki pod takim względem organizacyjnym, że ma mnóstwo energii w sobie ta kobieta i tym mi imponuje, że nie spoczywa na laurach, tylko właśnie cały czas pracuje. Aha. Zahaczymy jeszcze tą lekko, tą generację konsol. Słuchaj, według ciebie, która konsola jest lepsza, no, z tych informacji, które masz, czwórka czy Xbox One? To zawsze to jest taka mała wojna konsol, nie? Każdy, wiesz, Znaczy, no tak, czwórka, Xbox, nie, ta lepsza, ta lepsza. wiesz co, no ja mam zbyt mało informacji, żeby powiedzieć, która jest dla mnie lepsza. Jedyne, czym mogę się kierować, to funkcjonalnością pada. Mam pada właśnie od Xboxa 360 i uważam, że to jest najlepszy pad ever. Miałam już w garści od PS2 i różne pady i uważam, że to jest najbardziej wygodne, ale jeżeli chodzi o kompletnie gry, produkcje, które wychodzą na te gry, na te konsole, to no, nie mogę powiedzieć, nie będę tutaj zmyślać, że wiem, bo nie No wiem. wiesz, dużo osób, moich widzów, ja jestem konsolowcem, prawda? Ty grasz na PC i cały No. czas tutaj te pytania się powtarzają. Konsola, konsola, PS4, Xbox, wiesz. No. No naturalne, zrozumiałe. Dobra, tu się powtarzają. Jakiego typu Sushina, nie, to nie Sushina, Szymus Military Freak, to jest taki nick, zadał pytanie, jakiego typu graczy lub sposobu grania przez graczy nienawidzisz najbardziej? Wydaje mi się, że w FPS-ach każdy nienawidzi kamperów. No i tutaj, no co ja będę tutaj mówiła, no w Battlefield 4 czy w innej grze, jeżeli ktoś siedzi w miejscu i tylko czeka na okazję, no to nienawidzę, no takich typów graczy nienawidzę, no. No bo nie mam za bardzo się do czego innego przyczepić. Nie wiem, mogłoby to być co najwyżej granie jakimiś brońmi, takimi, nie wiem, shotgunami, gdzie w ogóle w Battlefield 4 potrafi zabić shotgun z jakiejś takiej w ogóle dzikiej odległości. No, ale to znaczy nie, no, takim osobom jeszcze wybaczam, ale nie wybaczam osobom, które kampią w miejscu i czekają na okazję. Nie, nie A lubię takich osób. nie zgadzasz się z takim, można powiedzieć, stereotypem, że w Battlefieldzie taki styl właśnie bardziej defensywny jest ogólnie przyjęty, bo ta gra nie jest tak szybka jak Call of Duty i tam się powinno właśnie tak, to Wiesz wiesz, co? to jest taka wymówka trochę na kamperkę, prawda? Znaczy, nie zgodzę się. Nie zgodzę się, dlatego że to zależy od gracza. Bo ja powiem tak, gram czasami snajperkami, no i klasa snajpera, jakby się wydawało, wymaga od tego, żeby gdzieś tam postać w miejscu jednym i wyhaczyć kogoś i dopiero zabić. Natomiast ja nie potrafię siedzieć w miejscu. Ja jestem takim graczem, że wiesz, jest tu, tam, biegam, siam i tak dalej. I tak samo gram snajperką. Wchodzę na serwery, gdzie jest właśnie sniper only i gram bez lunetu i w ogóle biegam jak ze zwykłym, kurde, karabinem szturmowym, wiesz, i próbuję kogoś szybko, wiesz, licząc na swój refleks, kogoś zabić. Wydaje mi się, że to zależy tylko wyłącznie od gracza, że Battlefield to nie jest gra, która wymusza. Może nie wiem, może. Kurczę, no nie, no bo ja mogę tak grać. Jeżeli ja mogę grać szybko, równie zwinnie jak gdzieś w jakimś kodzie, to wydaje mi się, że ktoś inny też tak może zrobić. A na przykład styl, w jaki gra Rock. Wiesz, że ludzie się z A, niego no to. śmieją, że on w okrzakach siedzi i tak dalej. No, rok, no to tu, rok to w ogóle przeżywa grę, jakby to było, jakby miał jedno życie i jakby jak zginie, to już koniec gry, no tak to przeżywa. No to, no taki jest jego styl grania i tyle, nie? No jest zupełnie inny od mojego, ja bym nie potrafiła po prostu leżeć w krzakach, no bo dla mnie to jest nuda totalna, ja bym się wynudziła. Ja uwielbiam strzelać. Ja na przykład jak wchodzę do Battlefield 4 i są duże podboje i te mapy naprawdę są duże, no to ja strasznie narzekam, że więcej jest biegania, a mniej strzelania. No, takim jestem graczem.
Lubię strzelać mniej, lubię, nie wiem, biegać i szukać tych graczy. Kordek 13, czy ciężko ci grać i rozmawiać z ludźmi przez internet będąc płcią piękną? Nie. Znaczy, ja nie. Wiecie, to jest ciężko powiedzieć, bo ja nie czuję różnicy. Nie mam. Nie mogę porównać, bo od zawsze tak miałam. Więc nie mogę powiedzieć, że. Czy znaczy, nie mogę wczuć się w faceta, który wchodzi na TeamSpeak i na przykład rozmawia podczas gry i nie wiem co, jak on w ogóle tam. No ale ja i nie mam żadnych przykrych doświadczeń związanych z grą i rozmawianiem podczas gry. Raczej moi znajomi traktują mnie tak normalnie, tak jak gracza, no po prostu nie traktują mnie jako dziewczyny. No może wtedy, kiedy sobie żartujemy i czasami, nie wiem, jest taki kontekst, że ja jestem dziewczyną, ale to nigdy nie odnosi się do gry, do tego jak gram, do mojego sposobu grania. Raczej jest tak przyjemnie. Ile dziennie spędzasz czasu przed grami? Kiedyś było to więcej czasu, bo miałam więcej czasu po prostu. Teraz jak mam więcej pracy, no to jednak ten czas ogranicza się no, do godziny może dziennie. Czasami nawet ostatnio nie gram, kurczę, nie gram codziennie. Dla mnie to kiedyś była norma, że ja codziennie grałam. I grałam po na przykład tam 4 godziny. 4 godziny, no myślę, że tak. No także, no teraz to jest to godzina czasem. Zdarzy mi się. Nad czym ubolewam? A w pracy masz wolne weekendy, czy jakoś w tygodniu? Mam wolne weekendy, tak. Weekendy. No to i w weekendy możesz sobie poświęcić, czy nie? No tak, no tyle, że Więcej wiesz, trochę w czasu. weekendy też nadrabiam jakieś tam zaległości, nie wiem, coś, co mam zrobić w domu i nie zrobiłam na tygodniu, bo nie miałam czasu. Więc to też jest takie, wiesz. No. Nice to kill you 23. Jakie gry masz zamiar kupić w tym roku? Bo jak wiadomo, nie wychodzi nowy Need for Speed i Battlefield jest też przeniesiony. W tym roku już chyba nic. Nie, ja nie mam wielu gier, w które gram i w które chciałabym zagrać, tak naprawdę. Gram w Watch Dogs teraz, ale nie za bardzo mi przypadł do gustu. Nie wiem. Pamiętam, grałaś kiedyś w Borderlands. Wychodzi jeszcze w tym roku? Z tego co się nie mylę, chyba tak. No to Borderlands pre-sequel chyba. Jeśli Borderlands, to na pewno Borderlands, ten pre-sequel, tak? No. To tak, to czekam. To jest gra, którą nie odpuszczę. Ja właśnie w Borderlands 2 przeszłam na trzy razy na trzech poziomach i teraz na czwartym przechodzę jeszcze raz, także totalnie jest przeze mnie wałkowana gra i no nie odpuszczę. Najfajniejsza, jedna z fajniejszych gier dla mnie. Dawid, siema. Ile jesteś czasu na YouTubie? Siema. Taki dziwny nick. Ile jeszcze raz powtórz? Ile lat na YouTubie jesteś? Jak długo twój kanał jest na YouTubie? Ojejku, od 2010. 2010 założyłam, ale zaczęłam nagrywać tak regularnie i że pomyślałam sobie, że to będzie mój kanał do nagrywania. Myślę, że to był rok 2012. Więc tak Czyli naprawdę 2 lata. 2 lata można powiedzieć, że. Kurde, te pytania się powtarzają już. Ulubiona potrawa, którą samą przyrządzasz. Jezus. To mówiłaś, tak? Tam kurczaka robiłaś, takie rzeczy bardziej wymyślne. Jakie szkoły skończyłaś, gdzie pracujesz, co zamierzasz robić, jeżeli jeszcze się uczysz? To już było. Najśmieszniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Najśmieszniejsza. Pamiętam. Ciężko mi o tym mówić, bo to trochę taka trauma z dzieciństwa. Ale pamiętam, jak w przedszkolu miałam takie nowe gaterki. I no, niestety, ale jakiś chłopak, pamiętam, który chłopak, bo później on stał się takim moim kolegą i tak dalej, ale nigdy mu tego nie zapomnę.
Stałam sobie tak na środku sali i podbiegł i mi po prostu te geterki zsunął. Przy całej klasie. Znaczy, klasie to był, wiesz, to była nie podstawówka, to było przedszkole, więc wszystkie dzieci, wiesz, się śmiały ze mnie i no i tak, Do no. końca szkoły już miałeś przechlapane. Czy, nie, no, dzieci tego nie pamiętały, wiesz, Nie? ja to zapamiętałam, bo mnie Aha. to w jakiś sposób tam, wiesz, dotknęło, no i no wstyd totalny, wiecie, no, No. majtki na wierzchu i... To nie było śmieszne. No nie, no, ale to znaczy, wiesz, jak teraz sobie o tym pomyślę, to mega śmieszne, nie? Pamiętam swoją minę, jego minę pamiętam, wszystkich miny pamiętam. Także to było śmieszne. Jak sobie wyobrażę wymarzone w czasy i gdzie by to było? Takie w czasy, żebym odpoczęła naprawdę i przydałyby mi się, strasznie by mi się przydały, bo pracuję przez 2 lata, nie, teraz dopiero miałam tydzień urlopu przez te 2 lata, także no, przydałoby mi się jeszcze trochę. Na pewno by to była jakiś ciepły kraj, gdzie byłaby woda i gdzie mogłabym znowu popływać. No i poleżeć w hamaku, tu w cieniu, bo ja się nie lubię opalać. Co zresztą chyba widać. Że teraz chyba nie widać, bo jestem różowa na mojej świetnej kamerce, która nie ma zainstalowanych sterowników, bo coś się nie trybi, ale jestem jasną osobą. Jasnej karnacji nie lubię się opalać. Nie lubię leżeć po prostu. Strata czasu dla mnie. Pierwsza gra, gatunki gier. A, dobra, Łukasz. 1-1-1-1, Boże kochany. Jakie gatunki gier? Jaki gatunek gier jest według ciebie najgorszy? Najgorszy dla mnie, czy najgorszy w ogóle? No, według ciebie, jaki. Może inaczej, zmienimy to pytanie w. Jaki gatunek gier po prostu najmniej ci się podoba? Bo FPS-y to chyba najbardziej, prawda? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że. Ale to nie, że nie podoba. Po prostu uważam, że nie jest dla mnie. Wydaje mi się, że to są gry strategiczne. Że gry strategiczne nie mają nic, co mnie. Nie wiem, w jaki sposób pociąga. W ogóle, no tak mi się wydaje, ale to nie to, że ja uważam, że ten typ gier jest w ogóle beznadziejny. Tylko ja uważam, że to nie jest dla mnie. Totalnie nie dla mnie. Ale uważałam też wcześniej, kiedyś tam uważałam, że FPS-y nie są dla mnie, także wszystko może Gusta się. się zmieniają. No. jakie muzyki słuchasz? Oj, różnej. Soul, R&B, pop, no nie wiem. Metal? Aczkolwiek nie, metal nie. Trochę dancehall. Nie wiem, no generalnie te gatunki się tak mieszają teraz gdzieś w tych utworach, że ciężko wyczuć nawet, jaki to jest gatunek. I mam dużo, ja jestem otwarta i mam dużo jakichś tam pojedynczych może numerów z gatunku, które lubię. Nie mam jakiegoś chyba konkretnego, no. Ale wydaje mi się, że zawsze to był soul poprzez wokal. Ja uwielbiam właśnie, jak jest dobry wokal gdzieś tam w kawałkach. Więc tak. I moi drodzy, dochodzimy do ostatniego pytania dzisiejszego wieczoru. Kiedy Minecraft? Gdzie? U ciebie na kanale albo na streamach. Jakby to powiedzieć, no nie jest to mój typ gry i nie zamierzam ani nagrywać, ani streamować z tej gry, także Ale no, ilu byś pytanie. miała widzów? Ile byś miała osób na streamie? Ale słuchaj, Niesamowite ja w ilości. ogóle nie, jakoś nie zabiegam o widzów. W sensie nie mam takiego parcia, że muszę coś nagrać z tej gry, bo koniecznie muszę mieć tylu widzów, bo ona przy tej grze jest tylu widzów. Nie mam czegoś takiego. Naprawdę, ludzie do mnie przychodzą. Ja właśnie, wiesz co, mam o tyle dobrze. Ostatnio rozmawiałam z Kokosem na ten temat. Jak to jest, że ja lubię tak streamować i w ogóle czy mi się to nie nudzi, że streamuję ciągle z BF-a, czy widzom się to nie nudzi? Ja mam tak, że ja od zawsze na live'a gdzieś tam grałam w BF-a, w FPS-y, więc zdobywałam widzów, którzy też to lubią.
I u mnie nie ma czegoś takiego, że ktoś mi przychodzi, proszę zagraj w Minecrafta, proszę zagraj w Lola. Nie ma czegoś u mnie takiego. U mnie przychodzą ludzie, którzy lubią to, co ja, więc ja w ogóle się totalnie nie męczę przy tych grach, bo po prostu gram w to, co lubię. No i fajnie. Słuchajcie, teraz zapowiedź kolejnego mojego gościa, którym będzie The Private Pile, który, tak jak Ojej. wiadomo, skończył karierę na YouTubie. Setka, znasz Private Pile'a? Skomentował mój filmik ostatnio. No to To ja pozdrawiam. powinnaś go znać. Pozdrawiamy Pile'a i mam nadzieję, że zgodzi się na wywiad, bo jest teraz zapracowany i tak dalej, ale zadawajcie już tutaj pytania pod tym filmikiem dla Private Pile'a. Zobaczymy, ile zejdzie to właśnie nagrywanie, bo setką zeszło to ponad pół roku, więc możecie poczekać teraz na To chyba Pajla będą też. 3 odcinki. Nie, dwa będą. Jeden godzinny, jeden półgodzinny. No i zapraszam Was do komentowania, do ocen, do subskrypcji mojego kanału, jakiś również kanału setki. Do następnego razu. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.